Ta przemowa jest napisana dla pieniędzy. Ta przemowa jest napisana po to, żebyś ty, Grzegorzu, miał więcej pieniędzy. Także ta przemowa jest napisana po to, żebyś ty, Tomku, miał więcej pieniędzy. Ta przemowa jest napisana, wygłaszana i prezentowana po to, żebyście wy wszyscy razem i każdy z osobna mieli więcej pieniędzy. Ale zanim powiem wam jak, przytoczę parę liczb. Reprezentatywną grupę Polaków zapytano o to, jak sądzą, czy ich sytuacja w ciągu roku poprawi się, czy też nie. No i niestety tylko 22% Polaków stwierdziło, że ich sytuacja się poprawi. Dalej pytamy już tylko optymistów. Jakie widzicie szanse na to, żeby ich sytuacja się poprawiła? I tutaj trzy główne odpowiedzi. 97%, 12% i 10%. Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mogli skarżyć się odpowiedzi. Jak myślicie, jakie Polacy mieli pomysły na to, żeby poprawić swoją sytuację? Na tej pracowni. No, coś jeszcze? Ktoś ma jakiś pomysł? Okej. 97% odpowiedzi związane z pracą. Czyli, no nic dziwnego, tak? 74% ludzi w wieku produkcyjnym pracuje, więc to jest jakby naturalny dla nich pomysł na to, żeby polepszyć swoją sytuację finansową. Drugi pomysł. 12%. Wygram to do lotka. 12% z tych 22, które powiedziało, że poprawi swoją sytuację, wierzy, że wygra to do lotka. Czyli milion osób wierzy, że wygra. A wiecie, ile wygrywa? Nie. W 2010 wygrało 48 osób. Czyli 50 osób, miliona, 50 osób z miliona wygra milion. Ale nawet ci, co wygrają, nie muszą poprawić swojej sytuacji. Przeczytam wam teraz pewną historię, którą znalazłem w prasie. A tak w ogóle, kto z was grał kiedyś w Totolotka? Podnieście. No i właśnie pan Kowalski też kiedyś zagrał. I co lepsze, trafił magiczną szóstkę. Początkowo postanowił nie mówić o tym nikomu. Ale gdy nagle kupił nowe auto, wyremontował mieszkanie, kupił nowe drogie meble, zaczął nosić drogi zegarek, no to znajomi zaczęli go podpytywać. Skąd ma to wszystko pieniądze? Twardo się wymigiwał, ale kiedyś trochę podpity w pracy wygarnął swojemu majstrowi, że on to już więcej nie będzie pracował i że majster może mu... Od tego momentu wszystko potoczyło się bardzo szybko. Znajomi i rodzina zaczęli się przymilać, podobnie jest sprzedawcy wszelkich dóbr konsumpcyjnych, bankierzy, doradcy inwestycyjni, agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi pewnie też. Kowalski zaczął mieć coraz śmielsze fantazje, które realizował natychmiast swoich wymyślenia. I chociaż zaczął być trudny i arogancki we współżyciu, no to życie było różowe. Do czasu, aż nie skończyły się pieniądze. Początkowo wiedział o tym tylko sam Kowalski, ale liczył na to, że wkrótce znowu wygrał milion i wszystko będzie po staremu. No i konsumpcja trwała najlepsze, tym razem już na kredyt. Aż nie dowiedziała się Kowalska. Wtedy okazało się, że właśnie Kowalski wpadł w długi i zaczęło się sprzedawanie wcześniej nabytych dóbr. Niestety o wiele poniżej ceny zakupu. I Kowalski nawet chciał wtedy potulnie wrócić do pracy. No jednak majster wtedy pokazał mu gest Kozakiewicza. To jak to? Taki milioner ma w naszej skromnej fabryce w kotle palić? Nie wypada. Takie historie właśnie można co jakiś czas przeczytać w prasie. To zmieniają się tylko imiona. Nawet włoski dziennik, włoski kurier wieczorny wyliczył, że podał taką statystykę, że 90% osób, które wygrały milion w lotto, czy jakieś większe pieniądze,
po 5 latach jest w gorszej sytuacji niż, było wcześniej. To skoro nie grać w lot, to jaki jeszcze może być pomysł? Aha, tu jeszcze wracając. Dlaczego, jeżeli wygramy w lot, to nie utrzymamy tych pieniędzy? To mi się właśnie wydawało zawsze dziwne, ale może tłumaczę to ten wykres. Jakiej wysokości ma Pani oszczędności? Znowu wracamy do reprezentatywnej grupy Polaków i 60% deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności. A tylko 6% osób deklaruje, że ma te oszczędności powyżej 5000 zł. Jak ktoś nie umie sobie poradzić z 5000, to tym bardziej nie poradzi sobie z milionem. No więc co innego niż praca i co innego niż lotto? Jak myślicie? 10% dochodu odkładać. Może, ale to teraz mówimy 10% osób, 10% tak? osób tego odpowiedziało. Czy na spadek być może? Nie. To właśnie... Bogata się, o właśnie, to jest... To było udane. Niecały 1% liczy na bogatorze się urzędzić. Lepiej organizuj swoje finanse. To właśnie do tego właśnie chciałem Was dzisiaj zachęcić. I pokazać Wam pewną grę. Od roku prowadzę warsztaty właśnie, na których gramy w tą grę. I gra jest bardzo prosta. Jest plansza, na której jest wypłata, jest zwolnienie z pracy, są narodziny dziecka, są nieprzewidziane wydatki. Czyli taki symulator finansowy naszego życia. Jednak taka główna rozgrywka w tej grze dzieje się tu. Na zestawieniu finansowym mamy przychody, koszty, aktywa, pasywa. Nie wiem, czy pewnie, jeżeli prowadzicie Państwo firmę, to spotkaliście się z tym, księgowa Wam coś takiego robi. Ale kto z Was robi coś takiego dla siebie? Czyli są jednak osoby. Czy jesteście niereprezentatywni? Mówiłeś w złej Ale to dobrze, ale to dobrze. I właśnie na spotkaniach gramy sobie tą grę, która ciekawe przemyślenia może spowodować w naszej głowie, ale jestem nieobiektywny, dlatego przeczytam Wam opinię uczestników takich spotkań. Co Ci się podobało na spotkaniu? Poznanie nowych ludzi, nowych sytuacji, nauczyłem się nowych rzeczy. Cenne informacje, interesująca forma przekazu, atmosfera, świetny klimat, nowe doświadczenie, uzyskanie ciekawych informacji. Także ludziom się podoba. Ponad około 120 osób było przez ostatni rok u mnie na klubie. I wydaje mi się, że ludziom to pomaga, natomiast wiem na pewno, że mi to pomogło. Bo pierwszy raz zagrałem w tą grę 3 lata temu i wtedy zacząłem się interesować tym tematem, zacząłem czytać książki, chodzić na szkolenia. No i takiej swojej naiwności uwierzyłem, że ja też mogę być wolny finansowo. I teraz właśnie od roku prowadzę ten klub, a teraz zamiast kupić sobie nowy samochód, to kupuję pierwsze mieszkanie pod wynajem. Także jeżeli chcielibyście otrzymywać informacje o tych spotkaniach, to zostawcie proszę swojego maila na karcie. Zapraszam, otrzymacie po prostu informacje, że kiedy, gdzie jest kolejne spotkanie. Adrian, ja tylko dopowiem właśnie, że spotkałam się z takimi opiniami, zresztą zauważyłam, bo też grałam swego czasu w tą grę, że osoby potwierdzały, że ich, tak jak ta gra przebiegała, tak dzieje się w ich życiu. Że gdzieś tam po prostu się to, przynajmniej w moim przypadku, przełożyło na życie. Że widzą, że rzeczywiście mają jakieś tam problemy i ta gra pokazuje, w którym miejscu, że... Generalnie ideą jest głębokie.